Cześć, witajcie z tej strony Akwarium 74 i to jest mój pierwszy odcinek na YouTubie właśnie o tematyce, o akwarystyce, także trzeba by się jakoś przedstawić i jakoś tym pierwszym odcinkiem właśnie zacząć tą moją działalność tutaj, przepraszam, w tym serwisie. Także właśnie dzisiaj zrobimy sobie taki na luziku odcinek, naprawdę nie przygotowywałam się do niego w ogóle, tam po prostu taki typowy luzik i troszeczkę opowiem o mojej przygodzie z akwarystyką właśnie, o moim akwarium, troszeczkę też o danych technicznych mojego zbiornika, jak i o różnych po prostu rzeczach związanych ze mną, jak i z moją właśnie akwarystyką. Także na taki pierwszy wątek, na pierwszy ruszt, można tak powiedzieć, chciałbym właśnie zacząć od danych technicznych, od specyfikacji mojego akwarium, od tego całego sprzętu, jakie w nim mam. Także to jest akwarium ze szkła OptiWild, porobione na zamówienie, także tutaj konkretnego modelu nie podam, czy linku w sklepie, bo po prostu to jest robione akwarium na zamówienie. 74 litry ono ma. Stąd też nazwa mojego kanału Akwarium 74, także tak to wygląda. 74 litry, wymiarów wam dokładnych nie podam, ale długość ma 59 cm, także może jak to widzicie, to sobie już tam, jak będziecie ciekawi, to obliczycie, ile ma szerokość, ale to nie jest chyba aż takie ważne. Także 59 cm długości ma to akwarium. Dalej, filtr, jest to Eheim Professional 3, filtr zewnętrzny, zaraz może go pokażę, albo na koniec, właśnie na koniec, tutaj pójdę z kamerą i wszystko wam pokażę, także filtr to Eheim Professional 3, filtr zewnętrzny, dobrze się sprawuje w tym akwarium, także polecam, mogę naprawdę ze szczerego serca go polecić. Dalej, grzałka to jest z firmy Sera, 100 W, także wiadomo, grzałka to nie jest aż takie bardzo ważne w akwarium, także o tym może zrobię osobny odcinek, jak będę mówił, co jest potrzebne dla początkującego akwarysty, bo o grzałce to są podzielone zdania, znaczy na pewno jest potrzebna, może trochę źle powiedziałem, że nie jest potrzebna, ale to nie ma znaczenia, naprawdę jak i firmy, ważne, żeby grzała, żeby podtrzymywała temperaturę wody i najlepiej z termostatem, w ogóle nie wiem, czy teraz już sprzedają te grzałki bez termostatów, bo to jest takie troszeczkę niewygodne, bardzo niewygodne, załóżmy, no powiedzmy, że to jest bardzo, bardzo niewygodne, nie owijajmy w bawełnę, o, właśnie, także to jest grzałka firmy Sera 100 W, dalej oświetlenie, jest to belka oświetleniowa, do której wchodzą dwie świetlówki po 24 W, także ja mam tutaj 48 W oświetlenia, co mi daje około 0,6 W na litr akwarium, także no tak, taka wyższa matematyka. Dobrze, tutaj też nie pamiętam, jakie tu są świetlówki, to jakieś te najzwyklejsze, które były z tą lampą w zestawie, lampa też jakaś belka najzwyklejsza, także tutaj nie ma co tak za bardzo dyskutować o tym, to nie jest aż takie ważne. Co tu jeszcze by dodać? No może przejdźmy teraz do, dobra, jeszcze jedno, zestaw CO2, także też mam tutaj właśnie taki zestaw zainstalowany, tam może widzicie nawet z rogu, jak ze dyfuzora, ze spieku ceramicznego wychodzą właśnie pęcherzyki CO2, także też taki zestaw mam z dwoma butrami, to jedną sobie dokupiłem. No i teraz może przejdźmy do podłoża. Podłoże jest to podłoże firmy Aqua Substrat i właśnie 2+, powder, tak się ono dokładnie nazywa, Aqua Substrat 2+, powder, czarne, takie drobniutkie właśnie. Także jeszcze na dno wysypałem troszeczkę kuleczek nawozowych Azo, żeby troszeczkę to wzbogacić. Z takich innych rzeczy w akwarium to mam tu tylko korzeń, no i troszeczkę roślin. Akwarium stoi na półce, może pokażę. O, tutaj taka półeczka, ale pewnie nie widać, bo jest ciemno, także pewnie nie widać.
No ale stoi na takiej półce też robionej pod zamówienie. No i tyle, tam na dole akwarium to nie ma co pokazywać, bo tam jest po prostu cała ta kabelkoologia, wszystko te kabelki właśnie, kable, przedłużacze, jakieś programatory, żeby to wszystko sterowało tym akwarium, bo ja dążę do takiego naprawdę, żeby to było praktycznie akwarium bezobsługowe, także mam tutaj było zainstalowane te różne programatory, co mi światło wygaszają, czy właśnie zapalają, także tak to. Tak to wygląda. Dobra, jedziemy dalej, bo się troszeczkę filmik przedłuża. Teraz może troszeczkę opowiem, jak wygląda ta moja, z mojego punktu widzenia, to właśnie moja przygoda z akwarystyką. Także te akwarium, co tutaj widzicie, ma 3 lata, ale nie myślcie, że ta aranżacja, że to, co tu widzicie, to ma 3 lata. Nie, moi drodzy, to jest nowa aranżacja, bo miesiąc temu robiłem restart akwarium. Może nie tyle, co restart, taki bardziej wymiana podłoża ze żwiru właśnie na ten akwasubstrat 2+. Także, no i przy okazji zmieniła się też troszeczkę aranżacja akwarium, ale jak pewnie widzicie, to ten zbiornik jeszcze nie dojrzał. Roślin jest troszeczkę mało, ryb, no to pewnie tam nic nie widać, trochę neonów, ale spokojnie, wszystko dokupię. Roślin już parę mam na oku, także też niedługo zamawiam ryby. Wychodzę tutaj głównie w neony czerwone, może neony Inesa, oraz kiryski, otoski, krewetki, ta grupa czyszcząca taka właśnie. Z roślin to jeszcze nie wiem, co dokupię, ale powoli tam już właśnie jakieś sobie na oku, no mam parę roślin właśnie na oku, oglądam różne kanały akwarystyczne, patrzę, co tam ludzie polecają, także coś może dam. Nawozów też na razie tu nie stosuję, prócz właśnie dwutlenku węgla, który jest no, potrzebny do fotosyntezy właśnie, także no to raczej jest niezbędne. Jak ktoś nie stać go na zestaw właśnie CO2, to może zrobić bimbrownię tak zwaną właśnie, ale o tym też będzie osobny odcinek o CO2, o wpływie na rośliny, także teraz już nie przedłużajmy. Znaczy tu skończyliśmy. Aha, że nawozów na razie też nie stosuję, ale spokojnie, wszystko, niech ten zbiornik na razie dojrzeje, wszystko w swoim czasie, na pewno z każdym tygodnie, miesiące będę już tutaj coraz więcej tych różnych specyfików wprowadzał, ale na razie nie chcę, żeby tu jakieś glony się pojawiły. Niech to na razie te miesiąc, dwa sobie wszystko tutaj, no miesiąc to już minął, no te no dwa miesiące, trzy miesiące, niech to wszystko się uleży, te bakterie nitryfikacyjne w tych filtrach się tam uleżą, też można tak powiedzieć, wytworzą i właśnie na razie troszeczkę zwlekam z tymi nawozami, ale na pewno po świętach już coś może będę stosował, bo wiadomo, Mikołaj może coś przyniesie do akwarium, zobaczymy. Także tak to wygląda. Co by tu jeszcze opowiedzieć? Także tak jak mówiłem, akwarium po restarcie, wymiana podłoża, a tak to ma 3 lata, to akwarium w wieku 10 lat. Zainteresowałem się tak na poważnie akwarystyką i założyłem wtedy to akwarium. Cały ten osprzęt, jaki tu widzicie, to wszystko, co mówiłem, ma 3 lata. Nic nie dokupywałem, nic nie zmieniałem, także było to od początku. Prócz zestawu CO2, bo to tak może on ma około 1,5 roku, gdzieś w połowie mojej przygody z tym akwarium je kupiłem. A i filtr jeszcze ma, też chyba po 3 miesiącach dopiero zakupiłem ten filtr, bo tak to miałem sera, filtr firmy właśnie sera, także, ale on był za mały na to akwarium, bo to było niby do 120-litrowego, ale no wiecie, jak oni tam podają, może do 30-litrowego to by się nadawał, także tak to wygląda. No i ja mam 13 lat, także właśnie 3 lata temu zacząłem przygodę na poważnie z akwarystyką, ale tym interesuję się już naprawdę od dziecka, od no, 5-6 lat zawsze marzyłem o akwarium, ale wiadomo, byłem jeszcze trochę na to za mały. Teraz już troszeczkę, już wiek jest, jestem po prostu już bardziej na to przygotowany, więcej mogę zrobić sam, bo jak wiadomo, w wieku 5 lat, no to co ja mógłbym w tym akwarium robić? Chyba tylko patrzeć na rybki, także no wiadomo. No i staram się już coraz bardziej profesjonalnie do tego przykładać. Może na tych filmach tego nie będzie widać, bo naprawdę tak ciężko do kamery gadać się i się nie pomylić, czy tam znaleźć odpowiednie słowo. Często mi się właśnie zdarza takie zająknięcia, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Pierwszy odcinek, także
troszeczkę może być taki chaotycznie zrobiony, nie od rzeczy, ale zobaczymy, co to będzie. Także no, tak to wygląda mniej więcej. Aha, jeszcze zapomniałem trochę o sobie powiedzieć. Także ja mam na imię Jakub, chyba już nawet to mówiłem. Mam 13 lat, mieszkam w małym mieście dosyć, bo ma około 30 tysięcy mieszkańców w Mrągowie. Także są tu sklepy akwarystyczne, na szczęście, nawet 3. Ale o tym też może troszeczkę zrobimy kiedy indziej jakiś odcinek. To taki pierwszy, bardziej startowy, bo nie wiedziałam od czego zacząć, bo to wymyśliłem, że od czegoś takiego. No także tak, przedstawia się ta moja przygoda z akwarystyką, która trwa już 3 lata, ale tym interesowałem się już od naprawdę dawna. Także staram się ciągle coś udoskonalać, ciągle podchodzić do tego bardziej profesjonalnie zbierać te wiadomości, informacje i wykorzystywać to właśnie w swoim zbiorniku, w swoim szkiełku, jak to niektórzy mówią. No także tak to się przedstawia. Wiem, że miałem pokazać te filtry i to wszystko, tę lampę. No to może zdejmę kamerę i na koniec... przepraszam, że będzie teraz bujać. Także tutaj jest ten filtr, ale jest bardzo ciemno, także pewnie nic nie zobaczycie. Tutaj te przedłużacze. Dalej tutaj mamy ten zestaw CO2, także też dobrze się sprawuje, praktycznie bezawaryjny. Tutaj mamy lampę, tą belkę oświetleniową. O, nie widać, ale tutaj specyfikacja tego. Ok, no i tak wygląda mniej więcej akwarium z bliska. No tutaj neony sobie siedzą. Wiem, że to na razie nie jest profesjonalny zbiornik, na taki nie wygląda, ale spokojnie, to się jeszcze z czasem zmieni. Także ja już Wam dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinka, który też pojawi się może za 3-4 dni. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Chociaż teraz przerwa świąteczna, to będzie go troszeczkę więcej na szczęście. No i to tyle. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Co w ogóle o tym myślicie, jakieś porady mi dajcie, jeżeli chodzi o ten zbiornik. Także do następnego odcinka. Cześć!